Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym live Fotoformy. Przepraszam za małe opóźnienie. Jak zwykle jakieś błędy, problemy, ale jesteśmy. Moim gościem dzisiaj jest Julia Zabrocka. Fotografka, dziennikarka, która specjalizuje się w bardzo fajnej fotografii podróżniczej, portretowej i dokumentalnej. Ale czy fotografia podróżnicza taka typowa? No, nie powiedziałbym. Julia to przede wszystkim genialne projekty długoterminowe, o których za chwilkę porozmawiamy. Witaj, Julia. Dzień dobry. Julia, zdobyłaś wiele nagród. Grand Press Photo, nagroda Krzysztofa Millera, Odwaga Patrzenia, Talent Roku Galerii, Pix House, Leica Street Photo. To były tylko nominacje, tak? Tutaj jeszcze sprostuję. Dobra, nominacje, dobrze. Ale czy... co jest dla Ciebie najważniejsze w fotografii? Bo jeżeli chodzi o temat, czy jeżeli chodzi o takie podejście... Nie, wiesz, myślę o fotografii jako twórcy, który... Czy robisz fotografię dlatego, że ona jest dla Ciebie ważna i potrzebujesz się wypowiadać w ten sposób? Czy myślisz o tym, że rozwijam się, robię karierę, zdobywam nagrody? Jak to jest u Ciebie? Myślę, że to jest... Bo w ogóle w fotografii najbardziej interesują mnie ludzie i myślę, że dla mnie fotografia to jest taka furtka do wchodzenia w bardzo różne światy, do wchodzenia ludziom do domów, do wchodzenia w takie miejsca, w które bez aparatu z pewnością nigdy bym się nie wybrała. I chyba to jest taka... No najbardziej myślę o fotografii jako takiej przepustce do różnych miejsc i różnych światów, które mnie interesują. A mimo to chyba potrzebuję jakiegoś rodzaju dodatkowej mobilizacji, żeby się tam znaleźć i wydaje mi się, że właśnie aparat jest doskonałym, no taką doskonałą przepustką do tych miejsc. A skąd pomysł na fotografię? Bo w sumie zawodowo wykształcenie jesteś socjolożką, a fotografia była twoim hobby wcześniej, czy tak? Bardzo późno zaczęłam fotografować, bo zaczęłam fotografować już po studiach. Wcześniej oczywiście jakoś tam marzyłam o tym, żeby zająć się fotografią, ale niewiele w tym kierunku zrobiłam i dopiero jak skończyłam studia, to kupiłam moją pierwszą lustrzankę cyfrową. Wcześniej miałam lustrzankę analogową, ale chyba nie miałam do końca cierpliwości do nauki, tak myślę teraz. I to przejście, to wejście nowego systemu, to przejście na właśnie kiedy pojawiły się aparaty cyfrowe, to dla mnie było taka możliwość, żeby w dość łatwy sposób zacząć fotografować. Pierwszy aparat kupiłam w 2006 roku i tak naprawdę też znowu tak niewiele w sumie z nim na początku zrobiłam. I tym takim impulsem, takim momentem, kiedy wzięłam aparat i zaczęłam robić zdjęcia, to był pierwszy wyjazd do Meksyku w 2008 roku. I jak tak w tej chwili o tym myślę, to tak nie do końca umiem powiedzieć, dlaczego ja w ogóle nie brałam pod uwagę tego, że można fotografować coś innego niż podróże, ale to było takie zupełnie dla mnie naturalne. Nie wiem, pewnie to jest jakieś takie pokłosie, nie wiem, wystaw, które oglądałam. Pamiętam taką dużą wystawę, która była w Warszawie, fotografów National Geographic, więc takie skojarzenie po prostu, że fotografia to są podróże. No więc kiedy wyjechałam na tą taką podróż, pierwszą taką, która była dla mnie bardzo ważna, do Meksyku na miesiąc, to poczułam, że to jest ten moment, kiedy mogę zacząć. I tak zaczęłam właściwie prawie że od zera. To znaczy po prostu zaczęłam robić zdjęcia. Wróciłam z tego wyjazdu z jakąś tam ilością zdjęć. Ja zupełnie nie miałam, tak jak dużo osób ma, że lustrzanka to znaczy, że można robić jakieś nieskończone ilości. Od początku robiłam te zdjęcia dość oszczędnie. Wróciłam ze zdjęciami, które wydawały mi się świetne.
Teraz z perspektywy czasu oczywiście wiem, że nie były jakieś rewelacyjne, ale wtedy o tym nie wiedziałam i dzięki temu nie miałam jakichś specjalnych oporów, żeby je tam gdzieś zaprezentować i wtedy właściwie od razu udało mi się te zdjęcia w dwóch miejscach opublikować. I to mi chyba dało jakąś taką wiarę w to, że mogę, że mogę to kontynuować, że mogę to, że mogę to robić dalej i że to jest coś, czym bym się chciała zajmować. Znaczy do tego momentu, do tego, że to jest coś, czym bym chciała zarabiać, oczywiście dojrzewałam, to nie przychodzi od razu, ale ten pierwszy wyjazd do Meksyku to był taki znaczący moment. I potem kolejny znaczący moment to było 2 lata później, kolejny wyjazd, kiedy trochę zmieniło mi się podejście do tego, co robię. Od początku wiedziałam, że najbardziej interesuje mnie fotografowanie ludzi, ale zauważyłam na tych zdjęciach, bo podczas tego pierwszego wyjazdu to tak robiłam zdjęcia tak trochę z ukrycia, trochę z, może nie z biodra, ale tak... Na kowboja. No tak, powiedzmy. I wydawało mi się, że taka jestem niezauważalna. No, ale potem patrzyłam się na te zdjęcia i widziałam wzrok ludzi czasami na tych własnych zdjęciach, dostrzegałam. I było coś w tym wzroku, tak nie wiem, tak ja to tak odbierałam, że to było coś smutnego, coś takiego, co mi się nie podobało. I wiedziałam, że nie chcę więcej tak robić zdjęć. Więc 2 lata później miałam taką... podejście ortodoksyjne, że absolutnie wszystkich pytam o to, czy mogę im zrobić zdjęcie. No i z tego wyjazdu wróciłam z jakąś setką portretów w zasadzie legitymacyjnych. No i też jakby ciągle wiedziałam, że to nie jest ta droga, chociaż muszę powiedzieć, że takie robienie zdjęć ludziom, kiedy się za każdym razem pytamy to, czy możemy to zdjęcie zrobić, to jest fantastyczna szkoła i takie... To jest bardzo trudne ćwiczenie tak naprawdę. Takie przełamywanie barier. To jest przełamywanie jakichś swoich ograniczeń. To jest po prostu czarna rozpacz za każdym razem, jak ktoś odmówi. To też jakoś tam się pewnie tego trzeba nauczyć. Ale też już wiedziałam, że to nie jest ta droga, którą na dłuższą metę chciałabym obrać. I dopiero w czasie kolejnych wyjazdów znajdowałam sobie jakiś sposób na to, żeby móc się zbliżyć do ludzi, ale żeby to nie byli przypadkowi ludzie na ulicy, którzy po prostu z jakiegoś powodu mnie zainteresowali i chciałabym im zrobić zdjęcie. To wiesz, bardzo mi się podoba twoje podejście, że ono jest takie... Uczysz się na swoich błędach, uczysz się na swoich doświadczeniach. Może w błędach to źle powiedziałem, ale na doświadczeniach i szukasz swojej drogi. Ja też tak troszkę próbowałem, pamiętam ten swój czas, kiedy wydawało mi się, że będę robił reportaże. Marzyłem o tym, żeby być fotoreporterem. Udało mi się dostać do gazety, pracowałem przez 2 miesiące, no i zrozumiałem, że to nie jest moje. Przez 2 lata biegałem po mieście, robiłem zdjęcia street photo i myślałem, że będę jak Tomasz Tomaszewski. No i też zrozumiałem, że to nie jest moje. I powoli gdzieś tam odkrywałem swoją fotografię. Ty troszkę podeszłaś do tego, jak mój gość sprzed miesiąca, Andrzej Ziółkowski, którego wystawa jeszcze wisi tutaj w galerii, w starej galerii SPAF-u, który mówi, że nie jest fotografem, że jest amatorem. Sfotografował fantastyczne 7 religii w Indiach, na Dalekim Wschodzie ogólnie i powiedział, że jego nie interesowało to, co się dzieje w ogóle w tej sferze fotograficznej. I Steve McCurry na warsztatach powiedział mu, że w sumie może ustawić aparat na P, czyli na program, i pójść pomiędzy ludzi, czyli wejść w nich i fotografować to. I to widać na tych zdjęciach, że one mają tą moc, bo on tam wszedł, że on to potrafił sfotografować, nieważne jakim sprzętem, nieważne jaką ma wiedzę fotograficzną, on po prostu miał odwagę pójść i to zrobić. I on rozumiał w ogóle też to, co fotografuje. Na twoich zdjęciach jest bardzo podobnie. Ja patrzę na te projekty, które przyniosłaś i jestem zachwycony tymi możliwościami opowiadania w ogóle takiego... Patrzę na twoje zdjęcia i one się czytają. I to jest niesamowite. Ja za chwilkę je Państwu pokażę.
I tylko Julia powie, od którego projektu mam zacząć i będzie opowiadała o nich, ale ja taki wstęp chcę zrobić, że w sumie te zdjęcia opowiadają historię i nie trzeba mieć podpisów pod tymi zdjęciami, żeby zrozumieć, o co chodzi. Dla mnie to jest ważne, bo to w fotografii jest jakby taki najwyższy poziom, że umiesz opowiadać tą fotografią, że ta historia się sama tworzy. No dobrze, czyli powiedz, co mam włączyć teraz. No możemy zacząć od Corridy, bo to był dla mnie taki pierwszy projekt, który... pierwszy projekt długoterminowy, który rozpoczęłam. Ale właściwie wcześniej jeszcze mogę powiedzieć, że ja przez kilka lat, przez, no nie, trudno mi powiedzieć, prawie przez 10 lat, no ale wtedy to było trochę mniej, robiłam zdjęcia dla magazynów podróżniczych, najpierw dla Voyage, potem dla Podróży. I doszłam do takiego momentu, kiedy miałam wrażenie, że właściwie jestem w stanie pokazać ładny chyba głównie, czy sposób, dowolne miejsce na ziemi, tak? Jak będę tylko miała mniej więcej jako takie warunki pogodowe, to mi się uda. Ale byłam troszeczkę zmęczona tą z jednej strony estetyką fotografii podróżniczej, dlatego że właśnie tym, że te zdjęcia są zawsze w jakiś taki określony sposób ładne, a z drugiej strony tym, że ja nie opowiadam historii. To znaczy, mimo że miałam możliwości zajmowania się bardzo niszowymi tematami, czasami bardzo fajnymi, to potem to jak materiał jest budowany w magazynie podróżniczym, to jest trochę co innego niż fotoreportaż, dlatego że tam bardziej pokazujemy atmosferę, bardziej chcemy oddać klimat, jakieś, nie wiem, bardziej nas interesują jakieś detale, kolory, światło, ale tam właśnie nie ma tej takiej... jakiejś historii brakuje w tych, Ja strasznie czułam, że w moich zdjęciach brakuje historii i bardzo się chciałam zająć też jakimś tematem, który będzie taki bardziej... który będzie miał jakiś taki większy ciężar gatunkowy. Bardzo chciałam się zająć czymś, co nie jest jednoznacznie fajne, pozytywne, ładne, sympatyczne, nie wiem, no takie... Ale nie tak... chciałaś poruszać trudnych tematów, czyli poruszać je. No właśnie, byłam zmęczona tymi łatwymi i bardzo chciałam zacząć robić coś trudnego. Znaczy tak, chciałam się zmierzyć z jakimś trudnym tematem, raz, że jakby sam temat Corridy jest bardzo kontrowersyjny, jest trudny, jest to temat, no jakby jest to w ogóle świat męski. Więc taki to był, taki był początek i stąd się wziął ten początek, znaczy od tego zaczęłam, może inaczej, z takim podejściem zaczęłam ten projekt o szkołach Corridy. Powiedz, jak... Czekaj, bo teraz jesteśmy na flamenco. Flamenco, właśnie, przepraszam. Właśnie też tak patrzę na to, że jest troszkę inaczej. To nie jest to, o czym mówimy. Dobra. To lecimy dalej. Corrida, przepraszam, ja już zmieniam, ale właśnie Corrida, okej, zaczyna się. Właśnie pytanie. Te zdjęcia już widać, tak? Czy jeszcze nie widać? Czy pomysł, skąd się wziął pomysł? I ja wiem, że trudne tematy, chcemy o nich mówić. Jedziesz do, nazwijmy to, obcego kraju. Jesteś podróżniczką i skąd pomysły na właśnie takie pomysły, jak choćby ta Corrida? Wydaje mi się, że to nie jest tak, że jadę do kraju i mam pomysł, znaczy w sensie, że muszę mieć ten pomysł zanim tam pojadę. Czy jesteś tam na miejscu i nagle obserwując w ogóle... To znaczy, to się zdarza, tak? To też jest ten projekt o flamenco, który tutaj też możemy pokazać, bo to jakby równolegle robiłam dwa projekty właśnie o Corridzie i o flamenco. O flamenco wziął się z tego, że kiedy po raz pierwszy pojechałam do Andaluzji, to poszłam na pokaz flamenco taki bardzo niszowy, do takiego undergroundowego jakiegoś takiego miejsca i tam tańczyły dwie Francuzki. To mnie strasznie zaskoczyło, że to są Francuzki, a nie Hiszpanki, bo przecież wiadomo, że flamenco powinny tańczyć Hiszpanki. I to rzeczywiście był taki temat, na który trafiłam w czasie takiego króciutkiego wyjazdu, gdzie byłam 3 dni w Sewilli i wtedy wymyśliłam, że chciałabym się tym zająć. Natomiast Corrida była zupełnie inną drogą.
wiedziałam, że szukałam jakiegoś tematu, którym chciałabym się zająć dłużej. Nie bardzo umiałam go znaleźć w takiej najbliższej okolicy i kiedyś oglądałam jakiś program telewizyjny, w którym zobaczyłam chłopców z tymi wszystkimi atrybutami Torreadora, takich chłopców 10-12-letnich, którzy jakby udają Torreadorów. No i jakiegoś komentarza dowiedziałam się, że to jest właśnie szkoła Corridy i to mnie na tyle zaintrygowało, że po pierwsze, że w ogóle istnieje coś takiego jak szkoła Corridy, że tam są dzieci, że te dzieci uczą się zabijać, więc to był impuls do tego, żeby się tym tematem zająć. I też to jakby to nie jest tak, że pojechałam tam i po prostu zaczęłam to robić. Najpierw zrobiłam jakiś mniejszy, większy research, jak to w ogóle wygląda. Okazało się, że takich szkół Corridy w Andaluzji jest ponad 20, no więc napisałam do wielu z nich. Nie bardzo liczyłam na to, że ktoś mi odpowie, no ale jednak dostałam jedną odpowiedź właśnie ze szkoły z miejscowości Estija. Nigdy nie nauczyłam się prawidłowo wymawiać tej nazwy. To jest taka miejscowość mniej więcej godzinę drogi od Sewilli, bo to też trochę są kwestie takie, jak dojechać, czy się jest gdzie zatrzymać, no takie szereg rzeczy, które w podróży zaczynają się liczyć. No i dostałam stamtąd odpowiedź, że oni mnie zapraszają. No i tak się zaczęło od tego, że pojechałam do Esihet, spędziłam wtedy w Sewilli miesiąc, no ale zajęcia były 2 albo 3 razy w tygodniu, ja tam sobie po prostu dojeżdżałam na te zajęcia i fotografowałam. Na dzień dobry usłyszałam, że mogę fotografować wszystko i wszystkich i no więc to jest chyba po prostu marzenie każdego fotografa, tak na dzień dobry myślę, że tak. Dostać taką wiadomość, a na dodatek chłopaki byli, sama nie wiem, chyba byli speszeni na tyle, że w ogóle na mnie nie zwracali uwagi. To znaczy miałam tę taką idealną sytuację, że mogłam podchodzić dowolnie blisko, a oni twardo udawali, że mnie tam w ogóle nie ma, więc osiągnęłam taki status nie było bycia, macho, bycia osoby niewidocznej. Kogutów wielkich. W tej szkole, nie, w tej szkole w ogóle mamy dużo, znaczy ja też tam jechałam z różnymi stereotypami. Ja też sobie oczywiście wyobrażałam, że to będą macho i że to będzie testosteron wylewający się uszami. Natomiast no, przyjechałam tam no i zostałam, po pierwsze to były dzieciaki. To był najmłodszy, Manuel miał 8 lat wtedy. Dużo było takich dzieci, takich 10, 12, 14. No więc naprawdę oni nie mają nic wspólnego z macho, tak jak sobie to wyobrażałam wcześniej. Więc jakby tutaj też musiałam się sama jakby mierzyć z własnymi uprzedzeniami, stereotypami. Może od razu powinnam zaznaczyć, że to nie jest tak, że ja jestem fanką Corridy, nigdy nie byłam fanką Corridy, nigdy w życiu nie widziałam Corridy wcześniej. No tak jak pewnie większość osób w Polsce, po prostu założyłam, że to jest coś złego i że niefajnego i że nie chciałabym tego oglądać, natomiast jakby zainteresowało mnie zjawisko, no i właśnie zainteresowały mnie te dzieci. No ale też jak przyjechałam tam i zaczęłam oglądać, przyglądałam się tym dzieciom i to były takie po prostu, no takie sobie zagubione dzieci z małej miejscowości, które w tym, no wychowały się w tym świecie, wsiąkły w ten świat, one nie widzą nic złego, no jakby trudno mieć do nich pretensje, że to są sami chłopcy, znaczy tam byli sami chłopcy, chociaż to nie jest tak, że zawsze to są chłopcy, no ale trudno jest mieć do nich pretensje o to, że no, że są w tym, w czym są. Więc zaczęłam ten projekt. No i początkowo myślałam, że w ogóle ja ten projekt zamknę tylko w szkole Corridy. To znaczy, że no, że ja już nie będę szła dalej, nie będę się przyglądała kolejnym etapom tej edukacji. No można tak powiedzieć, edukacji. No, edukacji. Ale raz, że oczywiście te kolejne etapy bardzo szybko zaczęły mnie intrygować, no bo się dowiedziałam, że właśnie, że są wyjazdy do hodowli, że potem są te pierwsze ich walki. Pierwsze walki, takie na prawdziwe walki, takie, które już my byśmy nazwali Corridą, to są, oni to nazywają Fiestas Taurinas i to są chyba 15 albo 16-latkowie, czyli no to są ciągle dzieci, to są ciągle... Ale tak czy siak, jakby wracając do tej szkoły, to jakby też wiedziałam, że nie chcę...
chyba na początku miałam taki pomysł, że w jakiś sposób będę tak trochę ośmieszać tą corridę, ale bardzo szybko się zorientowałam, że ja nie chcę tego robić. Znaczy, w sensie, że nie chcę robić czegoś pod jakąś tezę, którą sobie wcześniej wymyśliłam. I bardzo szybko doszłam do takiego wniosku, że chciałabym spróbować zrozumieć. Znaczy, że naprawdę moim celem jest to, żeby zrozumieć, co takiego taki dwunastolatek, skądinąd przemiły dzieciak widzi w korridzie i dlaczego on tak marzy o tym, żeby zostać torradorem. Więc no to był taki... No tak, tak wyglądała sytuacja na początku projektu. Dla nich chyba jest to po prostu sport i tradycja. Jak oni to odbierają? Oni tego nie nazywają chyba sportem, chociaż to ciekawe, w gazetach hiszpańskich tak jest dział o korridzie, na przykład w El País jest dział o korridzie, zwłaszcza w okresie, kiedy takich największych wydarzeń korridowych. I ten dział mieści się pomiędzy kulturą a sportem. I to wydaje mi się, że dość dobrze osadza to, jak oni, gdzie oni umieszczają korridę. Natomiast korrida jest... Co ja odkryłam z czasem, to, że jest to świat absolutnie przesiąknięty nostalgią. Nostalgią za jakimiś złotymi czasami korridy, nostalgią za takim, za czasem, kiedy ten torreador naprawdę coś znaczył, bo to się zmienia. Czyli teraz jest raz, że tych wydarzeń jest coraz mniej, dwa, że zmienia się podejście do zwierzęcia. Kiedyś, ono po prostu było kiedyś inne. I to, co wydaje mi się, że to, co popycha te dzieciaki, poza ambitnymi rodzicami i dziadkami, którzy też popychają, to jest taki mit torreadora, który mit właściwie z początku, prawdopodobnie taki z początku XX wieku, taki mit... Romantycznego bohatera. Romantycznego bohatera, ale romantycznego bohatera z nizin. To znaczy z kogoś, kto jest znikąd, i wspina się na sam szczyt dzięki swojej odwadze też. To jest taki mit walki, takiego mierzenia się ze śmiercią. Więc... Patrząc na to zdjęcie, to widzę właśnie to w tym chłopcu właśnie, bo to jest jeszcze jakiś młody chłopak. Tak, to jest nastolatek właśnie, który... I to myślę, że ten portret dużo tutaj tłumaczy tego, także... No, są niesamowici. Oni wkładają to całe swoje serce. Dla nich jest to ważne, a myślę, że tak jak powiedziałaś, myślę, że oni są już nierozumiani dzisiaj, bo świat się zmienia, świat się bardzo zmienia. Zabijanie zwierząt, okaleczanie zwierząt wydaje się czymś złym i praktycznie wszyscy, ja też jak pojechałem do Hiszpanii i zwiedzałem ten, nie wiem jak to się nazywa, stadion, tam było jeszcze muzeum i widziałem też młodych chłopaków, którzy przyjechali właśnie na ćwiczenia, chociaż tych ćwiczeń nie widziałem, to wszystko było takie niesamowicie poważne. Czułem się, jakbym wszedł do świątyni. To jest świątynia, tak. To jest dla nich, znaczy dla tej grupy, która ciągle tym się interesuje, a tak naprawdę interesuje się tym całkiem spora grupa. To jest tak, że nam to się zmniejsza, to zainteresowanie spada, ale to ciągle jest duże zainteresowanie, zwłaszcza w Andaluzji, no bo Andaluzji może nie wiem, w Madrycie, no ale Andaluzja jest taką najbardziej taką kolebką korridy. I no tak, no to jest świętość. Ale zaskakujące dla mnie było, że znalazłem to miejsce przypadkowo w sumie, chodząc, nie pamiętam nawet jakie to było miasto. No w większości miast są jakieś Plaza de Toros, Arena do walk z bykami, tak, po polsku. Tam gdzie było pięknie turystycznie, no to oczywiście tego nie ma, a ja chciałem robić taki reportaż z prawdziwego życia tej Hiszpanii. Poszedłem sobie właśnie do takiej dzielnicy zwykłej, im było biedniej, tym bardziej czułem właśnie tą atmosferę i nagle wyrosło przede mną właśnie takie cudowne miejsce, które no czuć było, że to jest świętość. No to też jest trochę tak, że po pierwsze jakby szkoły, to już trochę są takie, no nie wiem, trochę technikalia takie związane z organizacją tego świata. Szkoły korridy są darmowe, w związku z tym dla dzieciaków z małych miast często raz, że korrida samo wydarzenie po prostu jest najważniejszym wydarzeniem, które ma miejsce w tym
mieście, miasteczku, wsi, a dwa, że no właśnie ta szkoła korridy często jest no taką, jakby czymś, co jest po prostu na wyciągnięcie ręki. Natomiast z drugiej strony w dużych miastach, jak w Sewilli, bo potem po Esisze zaczęłam fotografować w Sewilli, to tam z kolei jest to kwestia prestiżu. To jest świat, w którym wypada się interesować korridą, taki lekko snobistyczny i no i to jest to, co to jakby to są to jakby trochę też inne motywacje, które znalazłam w Sewilli. A ta krew? Jak to jest odbierane? No bo w sumie małe dzieci, nastolatkowie, a tu krew. Czy ta śmierć, to zbliżenie w ogóle do śmierci, jak oni to odbierają? Bardzo różnie. Na przykład rozmawiałam z hiszpańskim fotografem, który od lat fotografuje korridę i on powiedział, że w momencie, tym ostatecznym momencie, kiedy byk jest zabijany, to on nigdy nie patrzy. Więc jakby z jednej strony jest takie podejście, a z drugiej strony na tych fiestas taurinas, no w prawdziwych korridach też, no ale zaczynając od fiestas taurinas, tam jest bardzo dużo dzieci w publiczności. I to jest tak, że te dzieci są po prostu od małego, no właśnie tu było zdjęcie, dziadek przyszedł z wnukiem i nie wiem ile ten chłopaczek miał lat, mógł mieć 6, 7, więc to jest, oni są tak oswojeni z tym widokiem, z tą krwią, z tym umierającym bykiem, że ojejku, tak dziwnie mi się, tak, jak to mówię, to tak czuję, że to jest dziwne, no ale tak tam jest, to tak to wygląda, że to na nich nie robi wrażenia. To tylko śmierć dla nich po prostu. A z drugiej strony jest też taki mit tego, że to podejście do byka jest takie pełne patosu, to znaczy ten byk jest takim przeciwnikiem, pełnoprawnym przeciwnikiem, że przeciwnikiem traktowanym z ogromnym szacunkiem, którego jakby wyrazem tego szacunku jest też na przykład strój, w którym oni wychodzą. I jakby nie chcę być tutaj źle zrozumiana, że ja to wszystko rozumiem tak dogłębnie, emocjonalnie, ale tłumaczę trochę jak to działa po prostu, jak to wygląda od środka. No ostatnio właśnie też czytałem, że według nich jest to uczciwa walka, więc nie ma w tym tak nic złego. Tak się składa, że zazwyczaj byk ginie, ale... Tak, byk ginie, ale wypadków jest dużo i wypadków wśród tych dzieciaków też jest sporo. I ja widziałam dzieci tratowane przez te młode byki, bo te małe dzieci... Nie, dobra. Dzieci, młody, nastolatkowie nie walczą z takim bykiem trzyletnim, który dorosłym tam, nie takim, wiem, waży takim silnym. Bardzo dużo, pół tony, tylko z cielakami. No i to wszystko jeszcze bardziej komplikuje tak naprawdę. Znaczy w sensie emocjonalnie to się robi taka bardzo skomplikowana konstrukcja, bo w pewnym momencie już sami nie wiemy, czy bardziej nam jest szkoda byka, czy dziecka, które jest w to w jakiś sposób manipulowane, w jakiś sposób wpychane, no więc to jest niesamowite emocjonalnie zdjęcie. Jest to ciekawe. Ja tak patrzę na to zdjęcie i widzę takie emocje, zobacz, na twarzach tych dzieci. Tak. Jak piłka nożna. Niesamowite. No, to jest kwestia wychowania, no. Dla nich jest to tak naturalne, że... No cóż. Jak długo robiłaś ten projekt? Zaczęłam w 2016 roku. Byłam tam miesiąc. Potem w następnym roku byłam dwa razy po miesiąc. I potem w kolejnym... 4 lata w sumie. I za każdym razem spędzałam miesiąc albo... miesiąc... 3 tygodnie, miesiąc, tak mniej więcej taki czas każdego wyjazdu był. No ale tak naprawdę na ten projekt poświęcałam tylko część tego czasu. Więc no, zajmowałam się tym 4 lata. Tak naprawdę pewnie zajmowałabym się tym dalej, gdyby nie pandemia. I by to był taki, to było przerwanie. Czyli jeszcze tego, można wrócić do tematu. Jeszcze, no, tak czuję, że tego życzę, oczywiście. Czuję, że jak oni odbierali twoje zdjęcia? Bo pewnie im pokazywałaś. Zdjęć im nie pokazywałam takich. Szczerze mówiąc, oni się niespecjalnie interesowali tymi zdjęciami. To znaczy, czasami im przywoziłam wydrukowane zdjęcia,
Przywoziłam im, kiedy ukazały się, kiedy się ukazał materiał w piśmie, to przywiozłam im to pismo i reagowali w bardzo prosty sposób, to znaczy jestem na zdjęciu, czy mnie nie ma na zdjęciu. I właściwie nic więcej ich tutaj nie ruszało. To znaczy najfajniejsze było pierwsze zdjęcie takie, na którym była prawie cała szkoła, bo tam prawie każdy mógł się odnaleźć. Nie poświęcali temu jakoś więcej uwagi. Okay, czyli traktowali to jako zdjęcia pamiątkowe po prostu. I dla nich po prostu była pamiątka, fajnie zrobione zdjęcia, na których oni są. Znaczy ktoś się tym zainteresował. Tak. To też jest trochę tak, że dla nich, znaczy bardziej dla nich było istotne to, że w ogóle sam fakt, że ja tam jestem i że robię zdjęcia, zwłaszcza dla różnych ojców, wujków i różnych dorosłych, którzy tam się przy tym kręcą, bo oni mnie troszeczkę tak traktowali jako taki dowód na to, że ta korrida jest taka fajna. To znaczy, że jak przyjechała tutaj dziennikarka kraju, z jakiejś Polski, tak. Polska. No drugi koniec Unii Europejskiej. Koniec świata. To znaczy, że to, co robimy, to jest fajne. No i chyba też dzięki temu, że oni są z tego dumni i że mogli tak sobie dopisywać taką rzecz, to mi tak zaufali, bo przecież jakby równie dobrze mogli mi nie zaufać i uznać, że ja tu będę. Ja chcę ich ośmieszyć albo nie wiem, cokolwiek takiego. I w międzyczasie robiłaś jeszcze inne projekty, czy tylko skupiałaś się, jak robisz jeden projekt, to robisz jeden czy pracujesz nad kilkoma projektami? Wtedy w Hiszpanii, no jakby starałam się wykorzystać ten czas w Hiszpanii, tak, no jednak jak już tam byłam, no to raz, że robiłam flamenco, to są te czarno-białe zdjęcia, które wcześniej były. Pokazać flamenco? No nie wiem, czy jakieś parę zdjęć możemy pokazać. To jest temat, który mnie zaintrygował o tyle, że okazało się, że właściwie w tym świecie flamenco w Sewilli, czyli w samym sercu świata flamenco, tancerkami są głównie cudzoziemki. Francuski, Greczynki, Latynoski z różnych krajów, Polki. Dwie Polki są takimi bardzo dobrymi tancerkami flamenco, które w Sewilli się zatrzymały na dłużej. No więc to był taki temat, którym zajmowałam się równolegle. No ale też to był temat, który zakładałam, że będzie, no bo ja trochę też muszę myśleć w ten sposób, że ja jednak w jakiś sposób się muszę tam utrzymać i te wyjazdy muszą jakoś się zwrócić. Więc zakładałam, że to będzie temat, który będzie mi łatwiej zaprezentować, łatwiej sprzedać. A oprócz tego zajmowałam się mnóstwem innych tematów. To znaczy ja w tym czasie napisałam, nie wiem, z 15 artykułów o Hiszpanii. I to takich no, bardzo różnych, nie wiem, o najstarszych barach w Hiszpanii, o fiestach w Hiszpanii, o no, różne, z różnych okolicznych miejsc w Andaluzji, więc tak naprawdę no, zajmowałam się bardzo różnymi rzeczami. A to jest właśnie Polka. Nie wiem, czy ją widać. Emilia. I tak się zastanawiam, czy uczyłaś się tylko na swoich jakby doświadczeniach, czy poszukiwałaś jakiejś inspiracji wśród wielkich fotografów, typu Steve McCurry choćby? Oglądam dużo zdjęć, natomiast chyba nigdy nie miałam takiego pomysłu, że jakby poszukuję inspiracji w takim sensie estetycznym. Znaczy to co robiłam, to zawsze poszukiwałam fotografów, którzy zajmują się tym tematem, którym ja się zajmuję. I to był dla mnie chyba taki punkt odniesienia. Więc no nie wiem, właśnie w Corridzie dużo oglądałam zdjęć, to są takie zdjęcia hiszpańskiego fotografa, który dostał, w którym roku na WordPress Photo jego zdjęcia były nagrodzone, Daniel Ochoa de Olsa. I to jest w ogóle fotograf, którego bardzo lubię zdjęcia, bardzo lubię oglądać. I on tematycznie mnie interesuje, dlatego że on się zajmował właśnie korridą i on się zajmował hiszpańskimi fiestami. Po prostu uwielbiam te jego zdjęcia z hiszpańskich fiest. Czyli ale patrzyłaś na to, i co on fotografuje, co jest na jego zdjęciach, czy szukałaś też pomysłu na technikę? Bo korrida jest inaczej sfotografowana i flamenco też, to jest czarno-białe, że nawet nie chodzi o black and white, ale widzę, że bawisz się tutaj zupełnie inaczej światłem.
Czy to tak po prostu zobaczyłaś, że To było tak ze przyczyny, wychodzi? coś zastana, tego Tak, bym okej. powiedziała. Czyli potrafisz patrzeć fajnie, bo wchodzisz, widzisz potencjał i to widać potem na twoich zdjęciach, że to wykorzystałaś i No, to mi się bardzo podoba. koryda jest bardzo trudna pod względem światła, bo bardzo często te przedstawienia są w takich ciemnych klitkach, słabo oświetlonych, więc tutaj po prostu trochę jest taka, że po prostu trzeba się jakoś ratować. Ja nic nie doświetlałam. Na dodatek robiłam to obiektywem 2,8, czyli nie miałam jaśniejszych. Ja w ogóle prawie wszystko robię jednym obiektywem, znaczy jasności 2,8, więc nie miałam tutaj takiej możliwości. No, musiałam troszeczkę przy tym flamenco musiałam też oszukiwać. Natomiast korrida była fantastyczna, jeśli chodzi o światło, dlatego że wszystko się odbywa po południu Jeszcze i wrócę jest, do i jest, i jest flamenco, łatwiej. bo właśnie bardzo mi się podobało na przykład to zdjęcie tutaj z cieniami, no fantastycznie. I To jest takie małe, nieformalne miejsce, do którego już naprawdę bardzo, bardzo rzadko jacyś turyści trafiają. To jest takie miejsce, gdzie ci cudzoziemcy stawiają pierwsze kroki na scenie. To są często świetni tancerzy, no ale w Sewilli to jest taki pierwszy krok, gdzie się pojawiają. I tam jest za każdym razem inne światło. Jak to ustawi, to takie jest. Taka bardzo nieformalna atmosfera. Przychodzą oglądać te pokazy głównie inni tancerze flamenco, więc jest to dość, podglądają, jak jest to inni, dość, tak. jest to dość niezwykłe miejsce. Ma klimat niesamowity. Na Twoich zdjęciach widać to bardzo niesamowite miejsce. Dobrze, jak już mówimy o sprzęcie, to zdradź nam, czym fotografujesz. Od nie wiem od ilu lat, ale od chyba 10 lat mam lustrzankę pełno, Jezus Maria, co mówię, Pełnoklatkowy obiekt. pełnoklatkową, Canona piątkę A i od która 10 lat piąteczka? dwójka, więc Dwójka. to taki już Bardzo, troszeczkę bardzo zabytek, dobry aparat. Ma ale piękny służy do dziś, obrazek. ale służy do dzisiaj i obiektywem 28-70. Ja nie jakoś w ogóle nie jestem 2,8. przyzwyczajona do tego, żeby mówić o sprzęcie, to jakby sprzęt jest po prostu. Znaczy uważam, że sprzęt musi być wystarczająco dobry, żeby sobie radzić, ale Żeby nie nie jest, przeszkadzał, żeby nie tak? przeszkadzał, tak, ale nie jest to jakaś taka rzecz, którą szczególnie dużo się zajmuję. A poza tym w podróży często potrzebuję po prostu mieć absolutne minimum, więc to jest takie absolutne minimum, które wystarcza do wielu rzeczy. Sprzęt bardzo dobry i to też widać na Twoich zdjęciach, że jednak ta pełna klatka, plastyka obrazu, jasny obiektyw, to też ułatwia jakby czasami budowanie też tego klimatu. Ja tak się zapytałem też dlatego, że teraz są bardzo popularne bezlusterkowce, które zastępują lustrzanki, one są mniejsze. Mogą być, praktycznie pracować bezgłośnie. Nie rzucają się w oczy. Czy nie myślisz o tym, że może inaczej, powinienem inaczej zadać pytanie. Czy nie miałeś nigdy problemu właśnie z tym, że podnosisz duży, profesjonalny aparat do oka i ktoś może odbierać ciebie właśnie jako takiego zawodowca i nie chcieć być fotografowany. Inaczej patrzą na amatorów albo takich, co mają małe aparaciki i wtedy jakby więcej można. Jest bardziej naturalnie, nikt się nie spina, nie odwraca. Bo profesjonaliście to się nie dam sfotografować, a amator to niech sobie robi, co chce. Zupełnie nie. Zobaczy, ja trochę mam tak, że po pierwsze mam takie wrażenie, że za tak dużym aparatem można się schować i można być tak trochę niewidocznym. To jest jedna myśl. Dwa, że właśnie że ja to odbieram w ten sposób, że ten duży aparat daje mi daje pewność siebie. Mi daje taką pewność, że właśnie ja chcę, żeby ludzie wiedzieli, czym ja się zajmuję, i chcę, żeby wiedzieli, że zajmuję się tym zawodowo. Ja zresztą prawie zawsze tłumaczę, jakby do czego będą te zdjęcia wykorzystane, w jaki sposób, że będą publikowane, więc zupełnie nie mam tej potrzeby takiego ukrycia tego, kim jestem i co robię. No jakby jedyna rzecz, którą oczywiście odczuwam, no to jest to, że to jest waga tego sprzętu. No i to jest argument za tym, żeby
zacząć myśleć o czymś lżejszym, mniejszym. Natomiast jeśli chodzi właśnie o ten kontakt z ludźmi, to ja po prostu uwielbiam tą wielką lustrzankę z wielkim obiektywem i nie mam oporów przed zbliżaniem się, nie mam oporów przed wchodzeniem z tym aparatem, bardzo podchodzeniem tym aparatem bardzo blisko. A z małym aparatem tak trochę nie wiem, jakoś taka jestem zagubiona, jak mam mały aparat. A nie masz żadnego takiego właśnie dodatkowego aparaciku, bo często właśnie fotografowie, którzy gdzieś jadą, pracują dużym aparatem, czasami bardzo dużym, bo też i tak jak Krystian Bielatowicz do Meksyku zabiera wielki format, ale są takie miejsca, gdzie za bardzo nie można fotografować albo strach jest wyciągnąć aparat, więc dobrze mieć coś malutkiego w kieszeni i lepiej zrobić kompaktem. Mam taki malutki kompakt. Przez pierwsze 2 lata byłam nim zachwycona, a potem nagle zaczęłam zauważać różnice w jakości obrazu i to mi tak... Znaczy robię, ciągle go wykorzystuję na przykład do takich... Znaczy to tak naprawdę zdjęcia dla magazynu podróżniczego jestem w stanie zrobić tym małym aparatem. I to jest tak, że rzeczywiście to jest, telefonem też. To jest wygodne, że nie wiem, że brak światła mi tak bardzo nie przeszkadza, że nie wiem, że jakieś, jak muszę sfotografować jakąś, nie wiem, potrawę, która jest potrzebna, która będzie mi potrzebna do artykułu, no to korzystam z tego małego. Ale jakby próbowałam też robić zdjęcia ludziom tak właśnie w jakichś takich sytuacjach dynamicznych tym małym aparatem i nie. No to lepiej wypada jednak duży Canon 5. Jasny, profesjonalny obiektyw. Włączyłem następny projekt. Opowiesz o nim? Tak, to jest projekt Królowe Gwatemali. I to jest taki projekt, który jest kontynuacją wielu lat wcześniejszych, w czasie których wyjeżdżałam regularnie, wracałam do Meksyku i Gwatemali. I w ogóle to jeszcze jest taka dodatkowa rzecz, znaczy taka, powiem, że ja po prostu lubię wracać. Znaczy ja lubię wracać w te same miejsca, bardzo lubię wracać w te same, do tych samych ludzi, do tych samych rodzin. I wydaje mi się, że to mi pozwala, jakby to sprawia, że jestem kompletnie inaczej traktowana. Zawsze jakby pierwszy kontakt jest zupełnie inny niż wszystkie kolejne, bo no po prostu ludzie się otwierają, to się bardzo zmienia. Znaczy nie trzeba z tymi ludźmi spędzić bardzo dużo czasu, ale sam powrót sprawia, że jest się zupełnie w innej sytuacji. I ja właściwie od tego 2010 roku, od drugiego wyjazdu, fotografuję świat Majów. I jakby ten świat Majów pod różnymi względami mnie interesował. Szczególnie mnie interesowały tkaniny niezwykłe, kolorowe. Niesamowicie różnorodne, wioska, miejscowość ma zupełnie inny zestaw, cały strój wygląda zupełnie inaczej i ten temat tak jakoś tam nie potrafię w tej chwili powiedzieć chyba skąd mi się to wzięło. Wiem, pierwszy raz widziałam zdjęcia majańskich królowych na stronie takiego fotografa też hiszpańskiego, Rodrigo Abda, i on robił taką serię zdjęć majańskich królowych i mnie wtedy zaintrygowało w ogóle samo zjawisko, że w Gwatemali odbywają się wybory miss, tylko że tutaj brakuje mi słowa, jakby w środowisku majańskim. To są wybory majańskiej królowej. Mówię miss, no bo to jest jakby, to nas trochę odwołuje do tego, co wiemy, co znamy i te konkursy mają taki podobny przebieg, one często wyglądają nieco podobnie do tego, co znamy z jakichś wyborów Miss Polonia i tym podobnych. Natomiast jakby ich istota jest nieco inna, dlatego że to nie są konkursy piękności, tylko to są tak naprawdę wybory takiej majańskiej liderki, która będzie reprezentowała daną społeczność. No i to, co się okazało, jak już się tym zajęłam, to okazało się, że tych wyborów są jakieś setki, nie wiem, jak nie tysiące, to znaczy, że naprawdę po prostu swoją królową ma nie tylko wieś, miasto, region, samych konkursów na poziomie
kraju, w Gwatemali jest, nie pamiętam, 10 czy 12, no to jeszcze swoją królową wybierają też przedszkola, szkoły, zakłady pracy. Czyli taka świecka tradycja. No po prostu jest to wszędzie, tak? Znaczy jest to coś, co rzeczywiście jakoś tam przenika tą kulturę. I co jest ciekawe, ja tego nigdy nie zauważyłam wcześniej. To znaczy ja się z tym nigdy nie zatknęłam, podróżując po Gwatemali. Więc jest to taki świat już naprawdę dość głęboko ukryty, majański. Znaczy, jakby turyści się mogą z tym zetknąć, tylko nie bardzo wiedzą pewnie, z czym się stykają. No więc... No i znowu, tak naprawdę to był trochę pretekst do tego, żeby wchodzić w życie tych młodych dziewczyn i przyglądać się, jak to... Słucham? Jak oni ciebie przyjęli? No tutaj przyszedł z pomocą Facebook. Ja z większością z tych dziewczyn nawiązywałam kontakt przez Facebooka. W pewnym momencie po prostu szukałam na Facebooku dziewczyn, które mają koronę na głowie na zdjęciu profilowym i do nich pisałam. I dopytywałam się też, kiedy są jakieś wydarzenia i... No i tutaj byłam przyjmowana, jak już byłam zapowiedziana i wiedzieli, kim jestem, to już byłam przyjmowana bardzo dobrze. Znaczy, byliśmy, bo do Gwatemali i Meksyku zawsze podróżuję z Bartkiem, z moim mężem, i który jest dziennikarzem, więc tak podchodziliśmy, mieliśmy takie podejście, bo oboje do tego podchodziliśmy no, zawodowo, profesjonalnie i... No i po prostu docieraliśmy, to jest na przykład, nie przypomnę sobie, jak się nazywa to miejsce, w którym robiłam to zdjęcie. W każdym razie, no tam turyści w ogóle nigdy właściwie nie docierają, więc fakt, że docierają ludzie po to, żeby udokumentować to wydarzenie, no to dla nich jest czymś istotnym i czymś takim fajnym, więc bardzo często, więc jakby nie było problemu z tym, żeby na przykład nocleg załatwić, no bo to są często miejsca, gdzie już na hotel nie ma co liczyć, więc... Nocuje się u ludzi gdzieś? Więc tak, no więc po prostu tak, więc po prostu mieszkaliśmy u królowych. Czyli wchodzisz jakby w tą społeczność i spędzamy żyjesz z nimi w niej przez chwilę, krótszą lub dłuższą chwilę. Czasami jest to jeden dzień, czasami jest to parę dni. To są ludzie bardzo biedni, ale barwni, bardzo kolorowi. Znaczy tutaj nie chciałabym jakby też takiego wchodzić, bo z jednej strony Majowie są grupą, która jest w Gwatemali, zarówno w Gwatemali, jak i w Meksyku, na pewno w trudniejszej sytuacji niż średnia krajowa, ale to też nie jest tak, że ci ludzie, z którymi ja tutaj mam do czynienia, to są ludzie biedni, dlatego że raz, że królowa to jest coś, co oni nazywają cargo, to jest takie stanowisko, taka pozycja, która wymaga dużych nakładów pieniężnych. To znaczy one nie dostają żadnych pieniędzy za to, że one zostały tymi królowymi. Najczęściej ich rodziny muszą naprawdę ponieść duże koszty, żeby one mogły podróżować, bo one podróżują po kraju, one reprezentują tą swoją miejscowość w różnych miejscach, w całym kraju właściwie. Więc bardzo często nie dostają za to żadnych pieniędzy, więc czasami jest tak, że na przykład jeżeli pracują, to często rezygnują z pracy i to całe utrzymanie przez rok, bo to jest na rok są wybierane, no to jest... Rodzina to opłaca, więc dziewczyna z bardzo biednej rodziny raczej nie może sobie pozwolić na to, żeby w ogóle kandydować, próbować. Być w tym, tak. Mm-hmm. Natomiast no tak, no jakby z naszego punktu widzenia jest to świat, no jest to świat trudny, jest to świat, są to często domy bez wszystkich udogodnień, do których jesteśmy przyzwyczajeni, czyli nie wiem, z zimną wodą doprowadzoną do studni na podwórku i no jakby z tym sobie trzeba radzić, no, a z drugiej strony jest ten nieobłędny strój, który nie jest tani i który jest, no który... Ale widzę, w który też... trzeba zainwestować i który jest strojem codziennym, dodam, bo w większości to jest strój codzienny, to nie jest strój. One tutaj występują w swoich najlepszych strojach oczywiście, czasami występują w strojach ceremonialnych, natomiast generalnie w Gwatemali kobiety tak wyglądają, to znaczy nie mają korony Jezusa przy piersi, ale no właśnie, tak wyglądają, to jest jakby ich strój. I o to chciałem zapytać,
religia, bo ta religia jest jednak jakoś silna tutaj. Te dziewczyny chcą fotografować się z tymi, z krzyżem, z innymi symbolami religijnymi. To chyba jest trochę bardziej tak, że to są często symbole, nie tyle, znaczy one są symbolami religijnymi, ale to są symbole danego miejsca. Więc na przykład bardzo wiele koron jest w kształcie lokalnego kościoła, bo ktoś to tak wymyślił i zaprojektował, więc one chodzą w takim. Tutaj chyba będzie zaraz, o, tu wcześniej było zdjęcie, jeszcze wcześniej. To O, jest właśnie tak. po prostu no, odwzorowanie kościoła z tej miejscowości, z której pochodzi dana osoba. Więc to nie musi mieć takiego bezpośredniego przełożenia religijnego. Natomiast generalnie jest tak, że większość z nich pochodzi z rodzin katolickich. O czym wiemy, dlatego że w Gwatemali jest tak, że w tej chwili jest mniej więcej pół na pół, jeśli chodzi o wiarę katolicką i różne odłamy ewangelickie. I ludzie, którzy zmienili wiarę, bardzo często odwracają się też od różnych takich, od tych majańskich zwyczajów, tradycji, bo to jest postrzegane jako niemiłe Bogu. I też bardzo rzadko, to nie jest jakaś taka żelazna zasada, ale znacznie rzadziej startują w tych konkursach, więc raczej należy przyjmować, że większość tych dziewczyn, które startuje w tych konkursach, to są z rodzin katolickich. No ale tak jak mówiłam, po pierwsze to też jest tak, że niektóre z nich są przedstawicielkami parafii, no bo parafie też mają swoje królowe. No więc jak jest przedstawicielką parafii, to wtedy ma krzyż i różne inne takie atrybuty, które są stricte związane z religią. Czy twoja fotografia jest dokumentem, czy jest fotografią podróżniczą? Jak ty ją... Nie wiem. Nie, chyba nie próbuję tutaj. dobrze, Nie a... próbuję jakoś tak bardzo tego jasno określić. Dlaczego? Wydaje mi się, że fotografia podróżnicza raczej jest czymś. Że to chyba już nie jest fotografia podróżnicza, to znaczy to jest ciągle fotografia robiona w podróży, ale w momencie, kiedy poświęcam na nią tyle czasu i tyle powrotów i tyle wchodzenia w ten temat, to trochę już przestaje być taką fotografią podróżniczą. To znaczy w większości magazynów podróżniczych usłyszę, że to już jest zbyt niszowe, że to już jest zbyt, no właśnie, nie wiem, dokumentalne, że to już jest za dużo jak na No magazyn tak, bo podróżniczy. fotografia podróżnicza kojarzy się z fotografowaniem ładnych miejsc, jeszcze podkręcone kolory, piękne niebo, słońce, plaża, morze i zabytki. A tu jest zupełnie inny świat, czyli bardziej właśnie dokument. Czy ty swoje zdjęcia pokazujesz gdzieś na wystawach? Rzadko. To znaczy. Próbowałaś, czy nie myślisz o tym, albo nie To ma znaczy. zainteresowania? Pytam właśnie w takim kontekście, czy ludzie chcą oglądać tego typu zdjęcia? Czy ludzie chcą oglądać? Ja nie wiem, znaczy pokazuje. Ten projekt akurat dotyczący królowych pokazywałam między innymi na różnych festiwalach podróżniczych. No więc jakby tutaj to znowu nas trochę kieruje bardziej w stronę podróżniczą bo to jest trochę opowieść, jakby z jednej strony jest to opowieść o tym zjawisku, no ale jest to oczywiście też opowieść o naszej podróży, o naszym wchodzeniu w ten świat, więc no w jakiś sposób jest to, można do tego w prosty sposób zrobić jakąś taką narrację podróżniczą, a też chyba trochę wszyscy się przejedli takim o tym, że ktoś po prostu gdzieś był i zobaczył wszystkie zabytki, które można zobaczyć w danym miejscu. Wydaje mi się, że jest jakieś poszukiwanie takiej historii głębszej, bardziej takiej lokalnej, bardziej niszowej. Te materiały się, akurat królowe, ukazały się też w kilku pismach. Ja chyba w ogóle mam tak, że spytałeś o wystawy. Dla mnie jakoś wystawy dopiero teraz w ogóle zaczynam myśleć w kategoriach wystawy, dlatego że dla mnie przez wiele lat takim celem była publikacja na papierze. To był główny cel robienia zdjęć, więc królowe ukazały się między innymi w piśmie, wcześniej były w podróżach,
podróżach ekstra, takim specjalnym numerze, ukazały się na stronie The Guardian, więc no, magazyny to ciągle jest, to ciągle jest dla mnie taki cel robienia zdjęć. Niestety te magazyny znikają, dlatego że Voyage zniknął już parę lat temu, podróże zostały zamknięte na początku pandemii, więc, no więc tych miejsc takich, które dla mnie były tym naturalnym sposobem pokazywania zdjęć, jest coraz mniej. Czyli za chwilę będzie problem, gdzie pokazywać. No, on trochę jest, tak, to jest to trochę. Jesteśmy jest ciekawi problem. Świata, ale jednak pandemia zmieniła w ogóle możliwości. Jest trudno przemieszczać się teraz. Nawet ci, którzy mają coś do pokazania, tak jak ty, nie mają nawet już teraz gdzie tego pokazać. Nie wiem, czy świat się troszkę zmienia i w którą stronę to idzie, jak to będzie wyglądało za 2-5 lat. Ciekawe. Gdzie... Chyba też otwierają się jakieś takie nowe właśnie możliwości. No, bo no właśnie, te nowe możliwości. Jestem ciekaw, jakie one będą i jak to właśnie będzie wyglądało i jak się zdefiniujemy właśnie na przykład z taką fotografią, jaką ty wykonujesz, gdzie ona będzie pokazywana, w jakim kontekście też. Zobaczymy. A co robiłaś właśnie w trakcie pandemii? Kiedy nie mogłaś wsiąść samolotu, wszyscy polecieć. Wszyscy mnie pytali, czy jest mi bardzo smutno, że nie mogę podróżować. O dziwo, nie było mi bardzo smutno, że nie mogę podróżować. Znaczy na początku uznałam, że po prostu taka jest sytuacja, wszyscy musimy sobie z tym poradzić. I nie, to nie była jakaś taka rzecz dla mnie bardzo trudna. Natomiast w pewnym momencie strasznie mi zaczęło brakować robienia zdjęć. Znaczy to, że nie mogę podróżować, to jest jedno, ale przez to, że jednak robiłam zdjęcia, że dla mnie tak nierozerwalnie fotografia była związana z podróżami, no to było takie coś, co rzeczywiście odczułam. Zaczęłam robić to właśnie pandemia sprawiła, że zaczęłam robić różne projekty warszawskie i że zaczęłam rozglądać się dookoła siebie. No i też, ponieważ adoptowałam psa, to tak by zaczęłam się interesować, znaczy zaczęłam fotografować taką najbliższe otoczenie, bo ja przez wiele lat miałam takie myślenie, że fotografuję tylko to, co jest na zewnątrz. Nigdy nie kierowałam obiektywu w stronę mojej rodziny, moich bliskich, moich przyjaciół. Jakoś to było takie abstrakcyjne mi się wydawało. I od tego psa zaczął się projekt, zaczęłam fotografować różne rodziny, które adoptowały stare psy. I to też był, to był projekt, który ukazał się też w piśmie i który był jedną z najprzyjemniejszych rzeczy, jakie w życiu robiłam, naprawdę. To była jedna rzecz. No jakby szukałam sobie różnych rzeczy tutaj w Warszawie, no a w momencie, kiedy pojawiły się, w ogóle po raz pierwszy wyszłam z aparatem na ulicę. Pierwszy raz wyszłam z aparatem 1 sierpnia zeszłego roku. No i jakby musiałam trochę jakieś takie nowe rzeczy przełamać, czy nowych rzeczy się nauczyć. Poszukać musiałam siebie nowego w fotografii, tak? Tak, tak. Więc zaczęłam, w pewnym momencie zaczęłam współpracę z agencją Forum i w pewnym momencie po prostu fotografowałam absolutnie wszystko, co się działo w Warszawie, w sensie takich tych ulicznych rzeczy, więc od obchodów różnych takich historycznych. 1 maja, 11 listopada i tak dalej. Tak, tak. Przez, nie wiem, protesty tych antykowidowe, nie wiem nawet jak to nazwać. Wreszcie, no oczywiście, wszystkie wydarzenia związane ze strajkiem kobiet. I no i to była dla mnie też, to był znowu tak jakby powrót na ulicę i powrót do fotografowania obcych ludzi, do których podchodzę i się pytam, czy mogę im zrobić zdjęcie. No właśnie, ale czy to pytałaś? Tak. Jak robiłam portrety, to zazwyczaj pytałam. Ja byłem świadkiem takiej sceny, kiedy fotoreporter podszedł do osoby w trakcie manifestacji pod Pałacem Prezydenckim i tak przez 30 sekund trzymał obiektyw
parę centymetrów przed nosem kobiety, która stała ze świeczką i czekał na ten moment, kiedy zrobi jakiś wyraz twarzy, dopiero on stał na spust. Ja tak na to patrzyłem i zastanawiałem się, czy ja bym potrafił coś takiego zrobić, ale myślę, że nie. Że jestem zbyt nieśmiały, żeby tak po prostu komuś wsadzić obiektyw w nos i zrobić mu zdjęcie. To daleka droga u mnie. Znaczy ja zazwyczaj po prostu robiłam w ten sposób, że podchodziłam bardzo blisko, nawiązywałam kontakt wzrokowy i pytałam się, czy mogę zrobić zdjęcie. No i tych fotografów tam oczywiście było mnóstwo, każdy ma jakieś swoje sposoby na robienie tych zdjęć. Ja się najlepiej czuję wtedy, kiedy jednak mam zgodę, albo znaczy jakiś rodzaj przyzwolenia na to, że robię zdjęcie. No po prostu tak się jakby w takiej sytuacji czuję się komfortowo. Natomiast no też nie wszystkie te portrety wrzucałam do sieci, czy nie wszystkie portrety wrzucałam do agencji, bo sama nie wiem, chyba jakoś tak właśnie czułam, że weszłam zbyt blisko i jestem za bardzo, no, że nie chcę tych ludzi aż tak bardzo eksponować, więc wiele z tych portretów pozostało takimi zdjęciami dla mnie bardziej niż... To zdjęcie, które teraz zatrzymałem, dla mnie jest świetną ilustracją właśnie strajku kobiet. Te pomalowane paznokcie i policja dla mnie to już tak symbolicznie świetne. Bardzo się starałam też znaleźć takie tematy, znaleźć jakieś takie ujęcia, które nie będą tylko dokumentacją, ale też będą pokazywać coś więcej. No jakby w tym wszystkim, czyli co tam emocje, się działo, tak, emocje. No też jakieś takie no, działania przemocowe. Widziałem wiele zdjęć z różnych wydarzeń ostatnio, które odbywały się w Warszawie, tych właśnie trudnych. To jest zdjęcie, którego nigdy nie pokazałam. I tak to zmieniamy. No bo jest takie dosyć też drastyczne i na różne sposoby było pokazywane właśnie te manifestacje, strajki. No i mam wrażenie, że masz tutaj swój styl, wiesz, tak pokazujesz to zupełnie inaczej. Bardzo mi się podoba i bardzo dziękuję. Nie wiem jak to powiedzieć. Często właśnie widzę szerokie kadry, dużo takich wydarzeń, powiedzmy coś w tym stylu, albo jeszcze szerzej, ale to jest w ogóle niesamowite, tutaj ci mężczyźni, ich miny są rewelacyjne po prostu, ale tego typu kadrów widzę niewiele i jeszcze w tak fajny sposób poświetlonych. No to jest na przykład zdjęcie, które spytałam się, czy mogę zrobić. Czyli jest jakby trochę zdjęciem pozowanym, można tak powiedzieć. To jest tak, że ludzie... Bo ktoś wie i jakby zatrzymuje się na chwilę. Mnie się wydaje, że to jest trochę tak, że po pierwsze tych fotografów tam było bardzo dużo, więc ludzie się troszeczkę z nimi oswoili. Dwa, że te maseczki powodowały, że każdy się czuł troszeczkę bardziej anonimowy, niż czułby się bez tej osłony. Często zauważyłam, że ludzie reagowali w ten sposób, że jakby byli w jakiejś pozie, ja się do nich podchodziłam i oni wracali w naturalny sposób do tej pozy, więc nie było to tak, że ktoś pozuje w sensie, że ustawia się. Ja zresztą nigdy nikogo nie ustawiałam, ale czasami było tak, że jeżeli zadałam pytanie, czy mogę zrobić zdjęcie, to ta osoba patrzyła się w obiektyw, więc tutaj robiłam to jakby dopasowywałam się trochę do tego, jak ludzie reagowali. Takie mocne strzały lampą lampa twarz. Lampa to też jest moja nowość, bo ja nigdy w życiu, odkryłaś, nie, tak. W życiu nie robiłam lampą. Znaczy częściowo królowe były, królowe Gwatemali były robione lampą, ale one były lampą ze statywu i z parasolką. A czyli mięciutkie takie studyjne światło. A tutaj po raz pierwszy w życiu w ogóle robiłam zdjęcia lampą, tak. A to takie na wprost, właśnie na wprost. Bardzo ciasne kadry, trochę mi się przypomina Bruce Gilden, który na ulicy ja nie jestem taka okrutna. Podchodził i świecił lampą komuś prosto w twarz i mówił, nie uśmiechać się i buch, fota. Ludzie tacy zdziwieni. No, genialny projekt i masa ludzi to potem próbowało. Aczkolwiek okrutny. Okrutny.
ale powstało pewnie sporo świetnych zdjęć na świecie, zaskoczonych osób. Także no, ogólnie świetne zdjęcia. Jak się czułaś w takiej roli właśnie, trochę jakby wojennej Czułam się reporterzystki? kompletnie, to było niesamowite, to był totalnie mój świat. Znaczy, czułam, że jestem w miejscu, w którym dzieje się coś ważnego, w którym ludzie robią coś ważnego i czułam się tam dobrze, znaczy, czułam się na miejscu. Czyli to, co jako fotograf, dokumentalista czułaś, że to jest ważne, że to trzeba robić, ale też czułaś swoje zaangażowanie w tym miejscu, bo często też ktoś, kto tutaj siedzi na twoim miejscu, mówi: OK, ja to fotografuję, ale nie wchodzę w to emocjonalnie. Jak ty się czułaś? Bardzo wchodziłam w to emocjonalnie, bardzo byłam. Cały czas się w ogóle zastanawiałam, czy jak gdybym nie chodziła tam z aparatem, to czy chodziłabym bez aparatu. Trudno mi jest powiedzieć. Ten aparat był taką motywacją dodatkową, żeby tam być. A może dawał ci takie poczucie bezpieczeństwa? Dawał mi poczucie bezpieczeństwa. Niewątpliwie legitymacja prasowa w tych wszystkich wydarzeniach również dawała poczucie bezpieczeństwa. Natomiast no emocjonalnie zauważyłam w ogóle, że dużo łatwiej mi było fotografować 11 listopada. Do pewnego momentu, 11 listopada, akurat ten ostatni byłam tylko na początku, więc nie byłam w tych takich najbardziej drastycznych momentach, ale że łatwiej jest mi fotografować świat, który jest mi obcy emocjonalnie. Na przykład, to trochę głupio zabrzmi, ale strasznie lubiłam chodzić na marsze tych przeciwników szczepień, znaczy tych ludzi, koronasceptyków i tak dalej, bo to była taka kompletna abstrakcja, to był tak świat zupełnie. Umiałam się też kompletnie odciąć emocjonalnie od tego. Znaczy nie szłam tam, nie wiem, zirytowana, że ci ludzie robią coś, co wydaje mi się szkodliwe. Po prostu się odcinałam, szłam, robiłam zdjęcia. A tutaj w czasie tych właśnie tych strajkowych było mi trudniej się odciąć od tego, co się dzieje. No ale też się starałam, no bo wychodziłam z założenia, że taka jest moja rola, że to nie, jakby ja tam nie jestem po to, żeby krzyczeć, ja tam nie jestem po to, żeby sobie narysować błyskawice, tylko ja jestem tam bardzo określonej roli, po to, żeby to pokazać. Tak myślę, fotografujesz ważne tematy, korida, tutaj strajki, manifestacje, a jak agencja wysyła cię na przykład na, nie wiem, piknik rodzinny, do parku na Mokotowie i mówią: dobra, sfotografuj to. Jak się czujesz To wtedy? jest najtrudniejsze. To chyba takie tematy, które są mnie. W pewnym momencie, jak się te sklepy otworzyły, to postanowiłam, że pójdę zrobić zdjęcia ludzi stojących w kolejkach. I okazało się, że kompletnie tego nie umiem zrobić. Znaczy, że jak nie mam żadnej zaczepki, żadnego takiego jasnego wyjaśnienia, dlaczego ja w zasadzie robię te zdjęcia i po co, to okazało się, że ja ich nie umiem zrobić. Po prostu, że. No, że sobie z tym nie wiem, co mam z tym, nie wiem, jak mam do tego podejść. No, to jest, bo tutaj trochę wracamy do tego tematu tej fotografii streetowej. No, po prostu to nie jest mój świat. Takie polowanie na ludzi, którzy, czy robienie znienacka zdjęć, to nie jest. Podczas wszystkich tych protestów jest tak, że ludzie wiedzą, że są fotografowie, wiedzą, że są fotografowani, jakby różnie reagują. No ja też wyczuwam jakieś intencje, to, że jeżeli ktoś bardzo nie chce być na zdjęciu, to ja nie pcham się do tego, żeby to zdjęcie zrobić. A jakby taka ulica już bez żadnych pretekstów, no Czyli taka zwykła moją ulica, przestrzenią. taka szara po prostu rzeczywistość Ja po prostu, ja też nie lubię, pociąga ja cię, też lubię, jak tak? coś się dzieje, znaczy, więc to też jest tak, Musi być mocny temat, tak? że Albo ciekawi ludzie znaczy, ogólnie. są ludzie, którzy potrafią dostrzec na ulicy różne wydarzenia i różne dynamiczne rzeczy. No ja akurat tutaj nie A nie potrafię. myślałaś
w momencie, kiedy nie mogłaś pojechać gdzieś dalej za granicę, w swoje ulubione miejsca, żeby pojechać, nie wiem, gdzieś na Podlasie czy na Śląski, zrobić temat podobny do takich tematów, które robiłaś tam, szukając tego na tej naszej ojczystej ziemi? Tematów, znaczy ja tym się zajmowałam przez wiele lat, takimi też tematami tutaj, znaczy takimi tematami, nie wiem, jakiegoś folkloru, nie wiem, rzemiosła w Polsce, więc to jak to tym się zajmowałam. Natomiast no to jakby to są rzeczy, które trzeba robić dla kogoś. Znaczy jakby ja tak czułam, taką, że w momencie, kiedy je robiłam dla magazynów, to było mi... Było łatwiej mi znaleźć w sobie jakby jakąś siłę, żeby gdzieś pojechać i to zrobić. Natomiast... No ja w ogóle uwielbiam wszystkie tematy związane z karnawałami, jakimiś takimi wydarzeniami, które są kolorowe, dynamiczne, które trochę nie pasują do naszego świata współczesnego, bo to są, to też jest, ja myślę, że to też jest to, co mnie w Korridzie zainteresowało i to, co mnie interesuje w tych takich różnych tematach ludowo-folklorystycznych, to jest to, że to jest takie przeniesienie czegoś z przeszłości, w której w tej przeszłości to odgrywało jakąś rolę magiczną, rytualną, jakąś. I teraz to jest przeniesione i mnie strasznie fascynuje to zderzenie z rzeczywistością, że teraz, że jest to taki kawałek przeniesienia właśnie jakiejś takiej przeszłości do świata współczesnego, więc takie tematy w Polsce też, no też ich szukam i też one są. Ale tak naprawdę po prostu w czasie pandemii nie podróżowałam w ogóle, więc jakby wszystko ograniczałam do Warszawy, więc no, w Warszawie się działo. No, na ulicach. Patrząc na Twoje zdjęcia, to się działo bardzo dużo. Ja wtedy robiłem taki projekt balkonowy, że wychodziłem na balkon w momencie zachodu słońca, ostatniej minuty, kiedy świeciło jeszcze słońce i był taki bardzo długi cień. Mhm. I łapałem ludzi, którzy przechodzili gdzieś pod moim blokiem, a były to pojedyncze osoby, mało się kto pojawiał w ogóle na ulicy, mało było samochodów, więc czasami mi się udało kogoś złapać, czasami nie i tak po prostu to była taka historia balkonowa, ale taka dziwna, po prostu czułem się jakbym mieszkał na innej planecie, nie ma ludzi w ogóle, niesamowite. Czy ty się czujesz już taką fotografką rasową, że będziesz to robiła do końca życia? Nie jestem pewna, czy fotografka rasowa to jest takie sformułowanie, którego bym użyła w stosunku do siebie. Nie tak, potrafisz się inaczej tak, już wyrażać. Tak, to jest moje życie. To jest absolutnie, to jest tak, że no, kompletnie nie wyobrażam sobie, że mogłabym przestać to robić. Piszę też teksty, pisałam te teksty podróżnicze, teraz czasami piszę jakieś teksty poważniejsze. Natomiast pisanie tekstów to jest coś, co ja muszę zrobić, no bo to jest czasami dlatego, że jest to uzupełnienie zdjęć, czasami dlatego, że no po prostu to jest, bo w ten sposób zarabiam na życie. Natomiast fotografia, bardzo fajnie, kiedy mogę tą fotografią zarabiać i to jest, i to też mi daje dużo pewności siebie. Znaczy to jest tak, że jakby bardzo często słyszymy o tym, że powinniśmy robić zdjęcia, projekty, wchodzić w różne tematy dla siebie, dlatego że nas to interesuje. I oczywiście, że tak jest, natomiast fakt, że ktoś chce to kupić, fakt, że ktoś chce to opublikować, naprawdę diametralnie, znaczy dla mnie przynajmniej tak jest, że to diametralnie zmienia sytuację i wtedy czuję, że to ma... No, że to ma jakiś taki głębszy sens. No, nie chodzi tylko o pieniądze, chodzi o to, że po prostu to jakby jest jakiś zachowany porządek rzeczy, no, że ja nie robię zdjęć do szuflady. Więc no, zdecydowanie tak, zdecydowanie to jest coś, co bym chciała robić i bez czego sobie nie wyobrażam. Ja się teraz tak obserwuję rynek fotograficzny i myślę, że to jest czas kobiet w fotografii właśnie, bo jest coraz więcej świetnych fotografek, coraz więcej właśnie widzę takich talentów, które pojawiają się w tym naszym świecie fotograficznym polskim i też w ogóle fantastyczna inicjatywa Polish Women Photographers. Jesteś w tym teamie i też będziesz chyba na wystawie tak, w Bielsku-Białej, tak? Korridę będę dla odmiany. Korrida będzie właśnie. Tak.
Właśnie byłem ciekawy, jakie zdjęcia zaprezentujesz. W ogóle to jeszcze raz zapraszam wszystkich. Tydzień temu rozmawialiśmy z Ines Baturo, twórczynią właśnie Polish, nie Polish, tylko Festiwalu. Foto Art Festival w Białymstoku. I teraz właśnie będzie fantastyczna wystawa dziewczyn, polskich fotografek właśnie i 30, tak? Dziewczyn będzie chyba na ogromnej zbiorowej wystawie. Tu właśnie Julia pokaże Koridę. I ja oczywiście jadę oglądać tą wystawę, bo to myślę, że to będzie najważniejsza wystawa i to trzeba zobaczyć. W ogóle zapraszam Was wszystkich do Bielska Białej już niedługo na festiwal. Tak, Kasia Bakuluk napisała właśnie 30 wspaniałych kobiet, zaprezentuje swoje genialne zdjęcia. Trzeba zobaczyć, trzeba. Także Julia, cieszę się, że zobaczę też i Twoje zdjęcia. Korida świetna. I, no i właśnie to jest to, że będę padał na kolana, zobaczę 30 świetnych fotografek. I to jest właśnie ten świat taki właśnie. Ktoś powiedział, że to faceci rządzą fotografii. Ja tak nie czuję, bo kobiety mają większą wrażliwość, inaczej patrzą w ogóle na świat. To też patrząc na Twoje zdjęcia, które tutaj prezentowaliśmy, to widać, że one nie są takim zimnym zapisem, takim męskim, wiesz, podejściem zero-jedynkowym, tylko czuć te niuanse, jak fotografujesz. Ja bym jednak chciała bronić mężczyzn fotografa. Znaczy, ja w ogóle nie mam takiego podejścia, że fotografia ma jest jakaś kobieca i męska, natomiast wydaje mi się, że to, co jest kluczowe, to jest to, że nawet nie to, że my różnie patrzymy, bo wydaje mi się, że czasami patrzymy jakby z podobną wrażliwością, czy z podobnym. Natomiast wyobrażam sobie, że na przykład Corridę inaczej mężczyzna by zrobił, bo by po prostu inaczej był traktowany, bo byłby w innej, jakby byłby w innej roli. Jakby to mi się wydaje ciekawe. Ale wiesz, na co ty patrzysz, to co ciebie ciekawi na Corridzie, a co będzie ciekawiło faceta? My się bawiliśmy innymi zabawkami w dzieciństwie. I może dlatego tak jesteśmy wychowani. A mnie się podoba właśnie ta wrażliwość właśnie kobieca. I nawet tutaj te królowe, jak ty je pokazałaś. Ja pamiętam projekt Krystiana Bielatowicza o Majach i czarno-białe fotografie, ta surowość w ogóle. Niesamowity klimat. To był średni format i w ogóle tak, taka inna. Średni, wielki format, cyfra, mieszanie tam różnych stylów, ale w ogóle Krystian to pokazywał inaczej. I ja mam ciary, jak w ogóle wspominam jego zdjęcia. Bardzo je lubię. A ty pokazujesz to zupełnie inaczej i to też jest takie fascynujące. No, widzę inny świat i chciałbym tam już dwa razy pojechać, wiesz, i zobaczyć ten świat Krystiana i twój świat. I to jest to właśnie, że każdy widzi to inaczej i każdy widzi to w zupełnie taki swój i fascynujący sposób. Także jestem zachwycony. No tak, oczywiście, że ta wystawa też to będą bardzo różne zdjęcia z bardzo różnego, jakby bardzo różnych dziedzin fotografii, więc to też jest ciekawe, takie spojrzenie bardzo szerokie. No właśnie, będzie bardzo różnie i to jest właśnie ogromny potencjał, że zobaczymy, jaka jest siła właśnie polskich fotografek. I panowie, bójcie się, musimy się zbierać w drużyny mocne i też robić takie silne wystawy, bo to będzie jedna z najważniejszych wystaw, jak nie najważniejsza w roku 2021, jeśli mówimy o polskich fotografach. Także jest moc. Julia, bardzo dziękuję. Świetne zdjęcia, ale na koniec jeszcze porozmawiamy o Twoim bardzo dziwnym projekcie Wieś Warszawa. Ja to teraz pokażę, bo to jest zupełnie coś innego i musisz mi opowiedzieć o tym, bo po prostu nie mogę się doczekać, kiedy się dowiem, dlaczego zrobiłaś takie zdjęcia, które są zupełnie inne od tych, które pokazałaś mi wcześniej. Bardzo chciałam zrobić jakieś zdjęcia, które będą inne i chyba tak trochę chciałam poszukać jakiejś zupełnie innej estetyki. A to jest projekt, który robiłam na zamówienie do festiwalu
Radykalna Kultura Polska, która odbędzie się w najbliższy weekend. Więc to jakby to było też, no jakby miałam zadany temat. Miałam tutaj temat Wieś Warszawa, i który miałam w jakiś sposób wypełnić treścią. I bardzo długo się zastanawiałam, w jaki sposób mam to ugryźć. Szukałam różnych miejsc, które... Najpierw szukałam takich miejsc historycznych, które pokazują no, te wiejskie korzenie, czyli nie wiem, różne pozostałości wsi w Warszawie. Ale jakby doszłam do tego, że tak naprawdę najbardziej mnie interesują nawet nie tyle jakby miejsca stricte historyczne, które, chociaż to jest akurat, to są siekierki, ale że bardziej mnie interesuje takie obrazy, które tak jednoznacznie nas umiejscowiają na wsi, a które widzimy w bardzo różnych miejscach w Warszawie, więc... No i to jest właśnie efekt tych poszukiwań... Wsi w Warszawie to jest potańcówka, to jest dawny PGR, Brudno. Takim w ogóle odkryciem tego projektu były dla mnie ilość kapliczek, które mamy w Warszawie. Jakoś zawsze kapliczki dostrzegałam, jak jeździłam na Podlasie, to je dostrzegałam. I te wszystkie krzyże przydrożne. To jest fajny temat, można by zrobić z tego... projekt długoterminowy, tak. Zbierać, jeżdżąc gdzieś po Polsce, fotografować takie miejsca. No, to jest kolory. Właśnie okazuje się, że w samej Warszawie jest ich niesamowicie dużo. I one nie zawsze są reliktami wiejskimi, dlatego że wiele z nich powstało w czasie II wojny światowej, ale tak symbolicznie nas odsyłają bardzo mocno w stronę wsi, prowincji. I właśnie odkryłam, że jest ich niesamowicie dużo i co więcej, one powstają cały czas, to znaczy, że to nie jest tak, są że to jest... Są fantastycznie jakieś... ozdabiane, tam tak. Jest dużo kokardek, wstążeczek, tak, kwiatuszków sztucznych. Ja bardzo lubię wstążeczki, kokardki, kwiatuszki, to więc... To rewelacja. Ale dlaczego świeciłaś lampą błyskową? Skąd pomysł? Szukałam jakiegoś innego sposobu pokazywania niż ten, do którego sama jestem przyzwyczajona. Chyba to było takie po prostu poszukiwanie jakiegoś innego sposobu, ale też chyba trochę była to taka próba odrealnienia tej rzeczywistości. To znaczy, że pole jest pole, po prostu widzimy je codziennie, a w momencie, kiedy je w dziwny sposób podświetlimy, nagle zamienia się, nagle się robi jakąś taką tajemniczą przestrzenią. Tu, w tym miejscu, a reszta jest jakby zupełnie nieważna, tak. To w ogóle wszystko, bo bardzo dużo jakby zieleni też jakby w ogóle zmienia charakter, zmienia się klimat tych miejsc, więc to chyba stąd był ten pomysł. Czyli ta lampa wyjęła ten błysk z kontekstu troszkę. Taki był pomysł na początku, tak, żeby to wyjąć, jakby wyjąć z kontekstu. Ale też właśnie tak pomyślałam, że to daje ten efekt takiego odrealnienia tego no tej takiej w sumie zwykłej rzeczywistości, tak? No bo wszyscy się na to patrzymy codziennie, może niekoniecznie na takie widoki, ale... No takie, powiedzmy. Tak, to jest dawny sad, który ja mijam codziennie w drodze z mojego domu do mieszkania, do metra. I no i po prostu, no jest to sadek, wszyscy mówimy na to sadek. A... W ten sposób podświetlony nagle zamienia się w jakiś taki tajemniczy, magiczny tajemniczy ogród. Świetne. No pomysł, to jest właśnie najważniejsze. Ja często właśnie powtarzam studentom studium fotografii z PAF-u, w którym wykładam, że fotografia zaczyna się od pomysłu i to jeśli nie mamy pomysłu, to wychodząc z najlepszym aparatem na świecie nie zrobimy dobrego zdjęcia, chyba że no, przypadek, ale jeśli jest pomysł, to leci samo. Ale to też jest trochę, też czasami jest też tak, myślę, że nawet często jest tak, że ten pomysł się rodzi w trakcie, że to nie jest, znaczy fajnie jest, jakby idealna sytuacja jest, kiedy ten pomysł jest od początku skrystalizowany, ale że chyba też nie zawsze należy się bać tego, że się nie ma tego pomysłu na początku, że czasami on się pojawia. Znajduje. Tak, przedwczoraj byłem na finisarzu wystawy Krzyśka Gołucha w Białymstoku i on powiedział, że projekt Hotel, który jest porównywalny, jego zdjęcia do
malarstwa Hoppera, właśnie to światło fantastyczne. Tak, mówi, tak. że Bardzo to jest przyszedł w trakcie. Silne skojarzenie. Przyszedł w trakcie robienia tych zdjęć, bo zrozumiał, że ci ludzie, których fotografuje, pięknie wyglądają w tym świetle, a kiedy jest taka sprana po prostu scena, płaska, bez światła, to nie ma mocy. Więc wybrał po prostu tylko te zdjęcia, które miały to światło i następne już robił tylko wtedy, kiedy było słońce. I dodał kolor i nagle poszło. Tak, to jest i projekt długoterminowy, jak powiedział, 12,5 tysiąca zdjęć i było projekt. Z czego wybierać. Także dzisiaj możemy podziwiać ten projekt na wielu wystawach. No niestety w niedzielę skończył się w Białymstoku, ale twoje niedługo będziemy oglądali w Bielsku-Białej, także zapraszamy. Julia, dziękuję. Świetna opowieść o przygodzie z fotografią. Bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję porozmawiać. Dziękuję. Dziękuję, a nie wiecie Państwo, że naszym gościem też jest pies, który sobie śpi. Nie chciał z nami gadać. Myślałem, że będzie nam przeszkadzał i będzie bardzo zabawnie, ale nie. Julia powiedziała, że będzie spokojny i jest. A jak się w ogóle pies bawi? Kajtek. Kajtek, tak. Kajtek nie chciał wystąpić na wizji, więc była Julia, był Andrzej. Za tydzień widzimy się na następnym live'ie, a gościem będzie Krzysztof Gołuch. Do zobaczenia za tydzień we wtorek o godzinie 19. Dziękuję, Julia. Bardzo dziękuję. Pa.